Dzień dobry. Jak się macie? I jeżeli ktoś chce fotografować czy nagrywać, zachęcam. Będzie mi bardzo miło. I jeżeli później ktoś będzie chciał podzielić się tymi danymi z kolegami, których tutaj dzisiaj nie ma, to będzie dla mnie komplement. Z góry dziękuję. Z takich spraw organizacyjnych. Będzie dużo slajdów w języku angielskim. No, musimy się z tym pogodzić. Po prostu język angielski jest taką łaciną ortodoncji. Nie ma tu profesorów ani studentów. To jest spotkanie kolegów, którzy dzielą się doświadczeniami. Tak proszę to widzieć. Jeżeli ktoś będzie chciał, żeby cofnąć slajd czy coś, to śmiało proszę. Przyjeżdżam z Wrocławia. Zapraszam też do Wrocławia. Od kilkunastu lat zajmuję się tylko ortodoncją. Około 300 pacjentów mam w aktywnym leczeniu i ortodoncja to jest moja pasja, którą to chciałbym pasją dzisiaj was tutaj podgrzać i może przypiec co nieco. To jest, chciałbym, żebyśmy to zdanie potraktowali jako takie motto mojego wystąpienia. Lew Mikołajewicz Myszkin to jest postać fikcyjna. Dostojewski wymyślił go jako człowieka idealnego. I książę Myszkin mówi do nas tak, aby osiągnąć doskonałość, trzeba przede wszystkim wielu rzeczy nie rozumieć. Jak zrozumiemy za dużo, za prędko, zrozumiemy niedobrze. To bardzo, bardzo mocno odnosi się do naszej profesji. Temat dzisiejszego spotkania – ekstrakcje. Pamiętam, z dekady temu miałem przyjemność słuchać naszego jutrzejszego gościa, profesora Hasunda, i opowiadał o tym, jak jego nauczyciel, jego preceptor uczestniczył w spotkaniu, na którym Charles Tweed przedstawiał swoje przypadki ekstrakcyjne. Napięcie sięgało zenitu do tego stopnia ponoć, może nam jutro o tym opowie, że wręcz padły strzały, na szczęście w powietrze. Także tym bardziej się cieszę, że spotykamy się w takim szym gronie. Można by było powiedzieć, że dzisiaj to jest spotkanie odważnych ortodontów polskich. Edward Engel. Przyjęło się sądzić, że nie jest to zwolennik ekstrakcji. Edward Engel usuwał zęby. Usuwał je między innymi u swojej studentki później kochanki i żony Anny Hopkins, ponieważ aparat typu Ribbon Arch uniemożliwiał równoległe przesunięcie, doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, jak w efekcie końcowym wstawi most, i tak zrobił. Może dlatego nie polubił doktora Calvina Case'a za bardzo od pewnego momentu, chociaż były czasy, kiedy wysłał do niego kordialne listy. Czy musimy się tak mocno spierać o te ekstrakcje i ich brak? Za chwilę mistrz Obi-Wan, tutaj widoczny po prawej stronie, zdradzi wam sekretny wzór, kiedy usuwać zęby. Także możemy notować. Czyli usuwamy zęby wtedy i tylko wtedy, gdy układ zębowo-wyrostkowy jest większy. Większy, czy w swojej masie, czy w swojej liczbie, ale na pewno w proporcji do. W proporcji do, jak to mówią anglosasi, soft tissue envelope, czyli do tkanek miękkich, wtedy, kiedy pacjent nie może zamknąć buzi ze względu na zęby, lub powiedzielibyśmy do bazy kostnej, i do tego będę się dzisiaj odnosił więcej. Tutaj są referencje. E-mail z wczoraj. Zacznę od zaległości. Rok temu, jak tutaj się spotkaliśmy, pokazywałem przypadek, który nazwałem Mission Impossible. Jest to pacjentka, która przez całe lata gryzła tylko na jednym trzonowcu dolnym, na siódemce, tutaj zaznaczonej. Tak to wygląda z boku jednego, z drugiego. Tutaj jest gryz przewieszony całkowity, a z tej strony wtłoczone dwa antagonistyczne trzonowce
Zwróćcie proszę uwagę, to jest brzeg podniebienia, jak te zęby zostały tam głęboko wtłoczone. Jak patrzymy na ten uśmiech, to proszę pomyśleć o tym w ten sposób, że to wszystko to są zęby, które ekstrudowały. Jedyny ząb, który jest na swoim miejscu, to jest górny kieł prawy, na którego tkanki miękkie zostały naciągnięte, jak gdyby. I on w trakcie leczenia do dnia dzisiejszego nie jest tknięty aparatem, także wszystkie zmiany wynikają z ruchów naokoło tego zęba. Tak, to zaczęło się leczenie. Moim celem i planem była rozbudowa łuku dolnego i podniesienie górnych zębów względem reszty struktur, czyli ten temat z zeszłego roku, intruzja. Nie spłycenie zgryzu, tylko podniesienie zębów względem reszty świata. 11 miesiąc. Żebym to zadanie mógł wykonać, musiałem sięgnąć po zakotwiczenie szkieletowe na własny użytek tego typu zakotwiczenie nazywam TAT 2.0. O co chodzi? Mogę tu, to jest implant, tam jest wyżej, nad stropem można by było powiedzieć, płytka w łuku jarzmowym. Czemu 2.0? Po prostu mogę używać momentów sił. To nie jest tak, że zaczepiam tam tylko sprężynkę, tylko mogę założyć dźwignię. I to jest ta różnica. Tu się zatrzymaliśmy w zeszłym roku. Jak intrudować tego zęba i równocześnie nie wychylać brzegu siecznego, nie pogłębiać drugiej klasy. Stanęło na tym, że założyłem sprężynkę Root Spring. To jest drut stalowy, 16×22, skręcony o 90 stopni. A sama Root Spring, można by było żartobliwie powiedzieć, że to jest łuk intruzyjny odwrócony w drugą stronę. Intruzja jest z tyłu, a tipback jest z przodu. Tak to wyglądało dalej. Po miesiącu zorientowałem się, że tak naprawdę nie potrzebuję kła w segmencie torkowanym, powiedzmy. I tutaj widać, jak go wyłączam. Zagięcia V po to, żeby rozsunąć korzenie, tam planujemy implanty. Kolejny etap. Tu aktywacja sprężyny niti, powiedziałbym taka aktywacja na okrętkę. Z takich ciekawostek zagięcie tym razem w drugą stronę. Niech to będzie zagadka czemu. I nie powiedziałem tego na wstępie, ale tu pojawia się wątek ekstrakcyjny. I to niech będzie druga zagadka. Dlaczego i gdzie? Ostatnie zdjęcia tutaj intruduję przed trzonowca. Dociągam go do góry z jednej strony, do łuku językowego, a z drugiej strony do łuku wargowego. Pani doktor Anna Kołtowska pytała ostatnio, jak to wygląda w uśmiechu, więc odpowiadam na pytanie. W uśmiechu wygląda to w ten sposób. To są takie same odcinki. To, co zęby podniosły się do góry, to uzyskujemy na dole. To jest po prostu efekt intruzji w takim laickim punkcie widzenia, po prostu na twarz i na uśmiech. Pójdźmy do źródeł. Profesor Charles Burston, jak to kiedyś doktor Jacek Górski powiedział, źródło źródeł. Polecam wam tą książkę, ciągle do niej zaglądam i ciągle się dziwię, że tam są opisane rzeczy, które zaskakują mnie. Bardzo dużo mówi sam spis treści. Jest pewna kolejność, jaką powinniśmy zachować zarówno przy diagnozowaniu, jak i przy leczeniu pacjentów.
Pierwszy krok to jest, musimy rozpoznać, co się dzieje ze szkieletem i czy tam będziemy zmieniać. Jak będziemy zmieniać, to robimy to na początku. Drugi krok to jest płaszczyzna zgryzu. Na to szczególnie bym zwrócił uwagę, bo no jak teraz zapytam na przykład w drugiej klasie płaszczyznę zgryzu, jaką wolimy mieć, płaską czy stromą? To jest pytanie, czekam na odpowiedź. Odpowiem w takim razie krótko. Wolimy mieć płaszczyznę płaską, a pytanie jest dodatkowe takie, a w procesie leczenia co robimy? W procesie leczenia chcąc, nie chcąc, zawsze robimy tą płaszczyznę bardziej stromą. Ale o tym praktycznie nie rozmawiamy, a proszę zobaczyć, na którym miejscu to zagadnienie jest w procesie, nazwijmy to leczniczo-diagnostycznym, na drugim miejscu. Później szerokość łuku, przedniotylna pozycja siekaczy, linia pośrodkowa i na końcu długość łuku. Gdzie się znajdują nasze ekstrakcje? No powiedzmy w drugiej połowie tych punktów, w drugiej grupie. Czyli jeżeli przychodzi pacjent, pierwszą moją myślą nie może być usunąć czy nie usunąć. To może odpowiem na tą wcześniejszą zagadkę. Dlatego tak późno zorientowałem się, że w przypadku Mission Impossible z jednej strony mam 8 zębów u góry, a z drugiej tylko 6. Pewnie powinienem był szybciej usunąć, ale w międzyczasie pacjentka zaszła w ciążę. Zresztą nie wiem, czy to jest tylko moja obserwacja, że takie trudne przypadki na pewnym etapie kończą się tym, że nie tylko poprawia się funkcja zgryzu, ale też inne funkcje. Nie wiem, jakie macie obserwacje podobne. Przypadek ekstrakcyjny pierwszy, tak jak będziemy później rozmawiać, oznaczam je w ten sposób X1, czyli nie mam zdjęć początkowych, bo to był pacjentka leczona jeszcze w czasach, kiedy nie było aparatów cyfrowych. Poza tym jest to mój przypadek egzaminacyjny, muszę się pochwalić. Co jest ciekawe w leczeniu, czy co było ciekawe w leczeniu tego przypadku i co bardzo mnie zaskoczyło, po kilku miesiącach leczenia pacjentka zaczęła wyglądać w ten sposób. Mimo że była leczona ekstrakcyjnie, czyli dużo łatwiej powinna była się dać prowadzić. A najciekawsze jest to, że w czasie egzaminu nikt z egzaminatorów nie poruszył tego tematu. Dlaczego pretendent do tytułu specjalisty pokazuje to, co zwykle chcemy ukryć. Dużo nauczył mnie ten przypadek. Dzięki temu później w sytuacjach trudniejszych i leczonych dużo trudniej, niech tak będzie, czyli nie ekstrakcyjnie, udawało mi się tego uniknąć. Dlaczego tam tak się działo, nie będę wchodził w szczegóły, najkrócej rzecz ujmując, chodzi o to. Niwelizacja jest to proces bardzo często szkodliwy, jest to proces nieodwracalny i moim zdaniem powinien być zrobiony im później, tym lepiej. Doktor Larry White postanowił się podzielić swoimi wykładami, które 10 lat temu dawał u nas w kraju, także na Open Orthodontics YouTube będziecie mogli Państwo obejrzeć. Tam szczególnie polecam odnośnie dzisiejszego tematu ekstrakcję w drugiej klasie. Prosto, jasno i klarownie. Jeżeli Wam się spodoba i chcecie się odwdzięczyć doktorowi White'owi, kupcie tą książkę. Świetna pozycja. Drobne kliniczne pomysły, które nie mogą się znaleźć w literaturze, powiedzmy typu American Journal. Wszystko to zebrane przez pana doktora White'a i opublikowane. Wrodzona, a może nabyta skromność nie pozwala mi powiedzieć, czyje pomysły tam również znajdziecie. To, czego nauczyłem się od doktora White'a, to jest to, jak ważni wy jesteście, to znaczy środowisko. Jak ważni jesteśmy wzajemnie dla siebie i chciałbym, żebyście w tym kontekście myśleli, jeżeli będziecie go słuchać.
przypadek ekstrakcyjny trzeci. Trudno to nazwać nawet leczeniem, bo to była obserwacja kliniczna. Nie jest to przypadek Anny Hopkins, jak widać. Obserwacja kliniczna, aparaty bierne, górny, dolny łuk językowy i po 20 miesiącach luki są praktycznie zamknięte. Więc może czasem warto zadać sobie pytanie, czy warto pchać wózek, który sam już się toczy. Zaproszę na film krótki, z półtora godzinnego zrobiłem tylko 5 minut. Jest muzyka. Pamięci Akiry Kurosawy. Deszczu. Reżyseria Takashi Koizumi. Jeżeli ktoś jest w dobrym nastroju i chce go zachować, to jest ostatni moment, że można opuścić salę, bo po filmie nic już nie będzie tak, jak było. Może być tak, że dobry nastrój już nigdy nie wróci, także ostrzegam lojalnie. Bohater filmu jest bardzo podobny do księcia Myszkina, też postać kryształowa. Jestem przyjaciel pan tego księstwa. Wszystko widziałem. Stamtąd. Nudzisz się pewnie. Może chciałbyś zwiedzić zamek? Nie śmiałbym. Bywaj. Nie miałem żadnych pieniędzy. Pokazuje ten problem. I co zrobiłeś? To jest rodzaj rebusu. Wystarczy słowo szermierska zmienić na ortodoncja. Na drodze do Edo jest wiele zamków. Na podzamczach znajdziesz szkoły szermierki, powiedział. I jest wiele szkół ortodoncji. Co robiłeś? Spokojnie podchodziłem do mistrza, nie do ucznia. To jest ważne. I prosiłem, by mnie czegoś nauczył. Wiedza źródłowa jest zupełnie innej jakości niż wiedza podzielona i stworzona. Przepraszałem. Przepraszałeś? Odrzucałem mój drewniany miecz. Robiłem ukłon i poddawałem się. Jak więc zarabiałeś? Wprawiając mistrza w dobry nastrój. To była szkoła Tsujigetana. Tsujigetan? Sławny w całym kraju. Stanąłeś z nim do walki? Owszem. Rzucić wyzwanie Tsujigetanowi? Nie do wiary. To, co się stało potem, było rzeczywiście niewiarygodne. Mistrz Tsuji przyjął wyzwanie. Tylko fakty są prawdziwe. Myślałem o tym, kiedy mam rzucić miecz i prosić o wybaczenie.
wydaje się. Nie rozumiem. Wypadłem na otwartą przestrzeń, znacie to? To cały. A myśliwemu, co nie dojrzał, już się śmieją oczy. I Rejnika niezawodna podnosi w górę broń. Ale to nie jest wieczorek poetycki, to jest spotkanie ortodontów. Cofnijmy się o kilkaset lat wstecz. Sir Isaac Newton, nowoczesny naukowiec, ojciec fizyki, mówią jedni, inni mówią ostatni mag i ostatni alchemik. Gdyby nie to, że wierzył w oddziaływania na odległość, pewnie tak szybko nie odkryto by, czy nie zdefiniowano grawitacji. W czym pomaga nam Sir Isaac? Zdefiniował przestrzeń. Są trzy wymiary: horyzontalny, nazwijmy go strzałkowy, pionowy, wertykalny i transwersalny. Jest to scena, gdzie wszystkie zdarzenia fizyczne mają miejsce i właściwie widzenie tej sceny nie za wiele się zmieniło od czasów Isaaca Newtona. Być może scena bardziej stała się aktorem w skali makro. Pewne właściwości przestrzeni odpowiadają za przyspieszenie ekspansji wszechświata. W skali mikro, mimo że jest próżnia, cały czas zdarza się anihilacja i kreacja. Zresztą nie tak dawno kawałek tej przestrzeni pod Genewą odkruszono w formie cząstki Higgsa, ale jak to mówi Charles Burston, ortodoncja to nie jest nuclear physics, dlatego przyjmijmy, że poruszamy się w trzech wymiarach tylko i wyłącznie. Popatrzmy na dwa kolejne przypadki. S1, czyli strzałkowy pierwszy i strzałkowy drugi. W przypadku S1 jest to druga klasa, czy nawet powiedzmy takie półtora drugiej klasy. W przypadku S2 jest to pierwsza klasa. Kły oznaczyłem. Pytanie moje jest takie, czy ktoś chciałby to jakoś skomentować, czy mamy jakieś wątpliwości, czy możemy iść dalej? Idziemy dalej. Przyjrzymy się najpierw bliżej przypadkowi S1. Wstąpimy bardziej do głębi, bardziej do podstaw, bardziej do fundamentów. Profil to jest neutralny profil. Zdjęcie rentgenowskie AMB4, width 1,5. To są pomiary neutralne, myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jak bardzo nie współgrają z sytuacją wewnątrzustną. Co się dzieje w drugim przypadku, czy jak wygląda drugi przypadek, S2. Width 13, AMB 13. Pierwsza klasa, siekacze górne jako tako, ale podparte dolnymi. Tak naprawdę to był przypadek leczony chirurgicznie przez doktora Wojciecha Pawlaka. Tak wygląda po dekompensacji. I z jaką wadą w wymiarze strzałkowym mamy do czynienia w tym wypadku? Czy to jest klasa druga, czy klasa pierwsza? Mam nadzieję, że nie za bardzo namieszałem w tym wszystkim. Proponuję proste widzenie, to znaczy S1 to jest szkieletowa klasa pierwsza, a S2 to jest szkieletowa klasa druga. Przy czym układ zębowo-wyrostkowy w każdym z tych wypadków zachowuje się bardzo niezależnie, bardzo samodzielnie. W przeciwnych kierunkach, można by było powiedzieć. Jak myślimy o kościach, kojarzy nam się kości przodków, archeologia jako coś trwałego. W żywym organizmie kość jest bardzo dynamiczną
zmienną, można by powiedzieć, lustrzaną do funkcji strukturą. Tak jak na tym slajdzie widzimy na niebiesko struktury odpowiadające za funkcje stawowe, funkcje mięśniowe, fioletowe. I proszę, nie ma jednej funkcji, nie ma jednej struktury. Baza kostna jest bardzo niezależna wobec tych, nazwijmy to, funkcyjnych wyrostków. Krótko podsumowując, z szacunku dla fizyków uznajemy, że są trzy wymiary, a taki drugi wniosek, baza szkieletowa jest to niezależna struktura biologicznie, niezależna funkcjonalnie i rozwojowo. Dodałbym tu jeszcze taką trzecią sugestię, jak myślimy o diagnostyce. Pomyślmy, że szczęki to są jak nożyce, jak obcęgi. Nie jest istotne, jak duże są te nożyczki. Nie jest istotne, czy są proste, czy zakrzywione. Ważne jest to, żeby jedno ostrze pasowało do drugiego. I tak samo jest w naszej dziedzinie. Szczęki mają przede wszystkim do siebie pasować. Tu szukamy pierwszego porównania. Wymiar pionowy. 39 kąt podstaw, zgryz głęboki. To jest nasz mniejszym impossible. 1,5 prawie centymetra nagryzu pionowego. I w drugą stronę. W miarę równoległe czy normalne podstawy kostne, zgryz otwarty. To pacjent dorosły. I następny przypadek V4. Jeszcze bardziej będą równoległe podstawy kostne i jeszcze bardziej otwarty zgryz. Czyli tak, w drugim wymiarze, w tym pionowym, też układ zębowo-wyrostkowy zachowuje się bardzo niezależnie od swoich podstaw szkieletowych. Też macie takie wrażenie? O, widzę, jak to moja średnia córka mówiła, kija jagoją, czyli kiwają głowami. Zostaje nam trzeci wymiar, ten poprzeczny. Jak to wygląda w przypadku następnego pacjenta? Pacjenta T1, transwersalny pierwszy. Jest to przypadek, który szerzej omówię i będzie ciągnął się do końca mojej prezentacji. Co? Sprawdzamy, czy jest zgryz krzyżowy. Nie ma. Pomiar według McNamary, Ponta, to wszystko ocenia układ zębowo-wyrostkowy. Myślę, że co do tego też nikt z nas nie ma wątpliwości. Czyli co? Zębowo-wyrostkowy jest w porządku. A jak jest szkieletowo u tej pacjentki? W ogóle jak diagnozujemy szkielet w poprzek, to jest pytanie. Albo czy diagnozujemy szkielet w poprzek? Myślę, że odpowiedź będzie o tyle łatwiejsza, jak spojrzymy na to, co robimy w dwóch pozostałych wymiarach. Czyli pierwsza sprawa to jest, patrzymy na twarz. I tak. Jeżeli wymiary, powiedzmy te profilowe, pionowe i strzałkowe są bardzo łatwo dostępne w ocenie takiej zewnątrzustnej, to już wymiar poprzeczny, dół jesteśmy w stanie ocenić, ale baza szkieletowa szczęki jest schowana jak u tej perskiej księżniczki za woalką tkanek miękkich rozwieszonych na łukach jarzmowych. Czy ktoś ze znajomych i zaprzyjaźnionych rozpoznaje Aleksandrę, najstarszą moją córkę? Widzę, że nie, i tak samo nie rozpoznajemy bazy szkieletowej, ponieważ jest za kotarą tkanek miękkich rozwieszonych na łukach jarzmowych. I to musimy przyjąć jako pewnik. To co nam pozostaje? I jeszcze jedno, jeżeli ktoś wspomni o wskaźniku Garsona, proszę nie róbcie tego. On faktycznie odnosi się do dołu, tam gdzie trzeba, ale górę to mierzy łuki jarzmowe, które nie mają nic wspólnego z bazą szkieletową. Równie dobrze możemy mierzyć szerokość miednicy. Co nam pozostaje? Badania obrazowe. W ortodoncji badania rentgenowskie przyjęły się chyba najbardziej. O ironio, wtedy kiedy badania rentgenowskie czy badania TLRTG wchodziły do ortodoncji, czyli ponad 100 lat temu, były to pełne badania trójwymiarowe. Z niewiadomych względów bardzo szybko zapomnieliśmy o zdjęciu PA, co robiliśmy przez te dekady od tamtego czasu. Doskonaliliśmy się w sztuce coraz bardziej.
coraz bardziej skomplikowanych, dokładnych analiz profilu. To mi przypomina taką sytuację. Doktor Radek Zadora, ortodonta, opowiadał kiedyś, mówi tak: jak chodziłem na siłownię, był tam jeden chłopak, który cały czas pakował tutaj, a nic na nogi. Po pewnym czasie wyglądał bardzo zabawnie. I moi drodzy, tak wygląda nasza diagnostyka szkieletowa. Z profilu doprowadziliśmy ją do perfekcji albo do absurdu, jak to woli. Ja nie jestem w stanie tutaj doczytać się niczego. A w wymiarze poprzecznym, co mamy w wymiarze poprzecznym? Ja osobiście znam tylko jeden pomiar, z którego korzystam. Jak ktoś jakieś zna, to bardzo chętnie poznam. Mierzę szerokość góry, szerokość dołu, sprawdzam z normami. Bo miałem dużo szczęścia. Na poprzednim zjeździe światowym w Sydney miałem okazję 5 lat temu. Co 5 lat jest zjazd, czyli skoro minęło 5 lat, jak ktoś zapomniał abstrakt zgłosić do Londynu, już czas minął niestety, ale pojechać jeszcze można, albo może nawet trzeba. Ten elegancki dżentelmen w białej koszuli i krawacie, Robert Van Arsdal, nawet niedawno był u nas w kraju. Kto był, miał okazję posłuchać. Czyli tak, wiadomo jak, wiadomo co, tylko czy zawsze to robimy. To jest przypadek rozpatrywany w wymiarze poprzecznym, drugi przypadek, leczony przeze mnie. Przyjmuję każdą krytykę, oczywiście to jest przypadek do leczenia chirurgicznego, to jest po pierwsze. Po drugie, powinien być leczony ekstrakcyjnie, dużo gładziej by to poszło, prawda? Nosił chłopak Hedgera, postanowiłem skorzystać ostatecznie z techniki, jaką do ortodoncji Juni Szugowara wprowadził blisko ćwierć wieku temu, czyli intruzji do płytek włókach jarzmowych. Proszę zobaczyć tutaj, jak stabilna jest pozycja dolnych siekaczy. To jest kilka miesięcy bez drutu. Mimo tak, powiedzmy sobie, śmiałego, czy może nawet nierozsądnego procesu leczniczego. Także czułem się, powiem szczerze, dość dobrze. Pacjent uratowany od chirurga, nie trzeba usuwać zębów, efekt dość stabilny. Zresztą zobaczcie, jak tutaj mówimy o wymiarze poprzecznym, zębowo-wyrostkowo tu nie ma zgryzu krzyżowego. Także moje dobre samopoczucie trwało do momentu, dopóki nie wykonałem zdjęcia PA. To już jest dorosły mężczyzna, zaczynał jako chłopak i ja już nie będę miał okazji go dobrze wyleczyć. Doktorze, skończmy jak jest. Naprawdę zrobiliśmy super robotę. Ale nie wiem, czy to była super robota, ponieważ jest to pacjent, który ma niedobór ponad 1,5 cm na szerokość, czyli jak sobie pomierzymy na stronę, to jest 8-9 mm. Jeżeli w tym momencie pomyślimy, co to jest bródka wystająca o 8-9 mm do przodu, to zaczynamy rozumieć, jakiego rodzaju to jest wada. To jest pacjent, któremu bródka na obie strony wystaje po 8-9 mm. Tak go trzeba widzieć. Więc duży problem, którego nie rozwiąże. Pacjent nie będzie dalej się leczył i to nie chodzi o finanse. Ja nie sprzedaję aparatów pacjentom. Ja sprzedaję leczenie. Pacjent zapłacił na starcie, jesteśmy rozliczeni. On po prostu już ma dość. Ja powinienem to zrobić na początku leczenia. O ironio, w książce, która wydana była mniej więcej wtedy, kiedy ja zaczynałem moją przygodę z ortodoncją, to już było dawno napisane. Wiedziałem, co trzeba zrobić, a czemu tego nie zrobiłem? No to jest pytanie, bo nikt tego nie robi. Chcemy robić tak jak wszyscy, tak? Popatrzcie na to stado jednostek, w którym każda chce być nad człowiekiem. Czy oni mają rację? Ja nie chcę być nad człowiekiem, nie chcę być nad ortodontą.
Chcę być z sobą i od czasu do czasu przyzwoicie się zachować. Zobaczcie na tego dżentelmena w prawym górnym rogu. Wszyscy hajlują, on stoi tak. A on stoi tak. Może nie chciałem wykonywać kolejnego zdjęcia rentgenowskiego. Kiedyś w obuwniczych były urządzenia do zdjęć rentgenowskich. Klient przymierzy bucik, założymy drugi, sprawdzimy jak pasuje. Co tak naprawdę powinienem był zrobić? Powinienem był leczyć pacjenta tak jak ten pacjent jest leczony. Te trzy. Do doktora Jacka Pomorowicza pacjent. Popatrzmy na to pudełeczko, które tam jest ściskane. Tak po prostu zachowuje się zgryz. Ściśniemy z boku, z przodu się otworzy. O ironio, w podręczniku profesora Bernstona też to było. Tylko tym, że nasze zaniedbanie w diagnostyce szkieletowej odnosi się do tego, co my tylko robimy, to by było pół biedy. Ale nasza wina polega na tym, że my będąc odpowiedzialnymi za diagnostykę, jesteśmy ortopedami szczękowymi, czyli za diagnostykę trójwymiarową, powiedzmy otwarcie. My w dziale stomatologii jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie robiąc tego, uniemożliwiamy kolegom z innych specjalności ich pracę. Prawda jest brutalna taka, że niedobór większy niż 5 mm to znaczy, że ryzyko recesji jest większe. Po prostu zęby wychodzą poza kość i jeżeli na korzeniu własnym z ozębną, która tworzy kość, w perspektywie lat nie może utrzymać się tkanki przyzębia, to jak myślicie, jak będzie z implantem? Nie będzie lepiej. Nie spotkałem jeszcze implantologa, a zwykle o to pytam, który patrzy w szerszej perspektywie niż kość wyrostka. A w takiej sytuacji tutaj żaden wszczep, i pięknie o tym mówił dr Robert Van Arsdal, żaden wszczep się nie utrzyma. Musi być duża baza szkieletowa i wtedy dopiero można myśleć o długoczasowej implantacji. Pięć milimetrów. Tam ile miałem? Razy trzy. To jest przypadek, jaki 3 lata temu przysłał mi William Northway. Jest to najbardziej porażające leczenie, jakie kiedykolwiek widziałem. To jest pacjent przed leczeniem ortodontycznym u góry z recesjami. Leczenie polegało na powiększeniu bazy kostnej i tak wygląda po leczeniu, zaraz po leczeniu. Recesje się zmniejszyły po zdjęciu aparatu, ale teraz popatrzmy dalej, co się dzieje później, w głębszej retencji. W głębszej retencji poprawia się sytuacja. I Bill napisał w ten sposób: mój periodontolog ten case zamieścił na Dental Town. I został oskarżony o photoshopping. Najlepszy komplement. To jest niemożliwe. No pewnie, że jest niemożliwe, jeżeli nie diagnozujemy na szerokość. Nie diagnozujemy na szerokość, nie wiedzą o tym nasi koledzy. Jeden pomiar, co ja znam, tym się podzielę. Wyznaczam punkty, łączę je ze sobą, mierzę. Porównuję z tabelką, wyliczam różnicę. To jest cały czas przypadek transwersalny pierwszy. Podliczam to 15, to jest to, co jest normą. Tyle ma być, żeby szczęki do siebie pasowały. Teraz matematyka na niezaawansowanym poziomie. W
przypadku transwersalnym pierwszym różnica powinna wynosić 15, jest 25, czyli potrzeba lecznicza to jest 10 mm. To jest centymetr. Czy to jest dobra metoda diagnostyczna? Oczywiście, że nie jest. Jest wadliwa, jest krytykowana, tylko z niczym innym się nie spotkałem. Kto był na EOS-ie w ogóle w Warszawie? Ręka do góry? No, trochę osób było. Był tam wykładowca ze Stanów, który przedstawiał metodę diagnostyczną kompensacji w wymiarze poprzecznym, czyli koncentrował się tylko na kompensacji wyrostków. Ja po wykładzie na tej dużej sali zadałem pytanie, jak to się odnosi do baz szkieletowych. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Ja odniosłem na gorąco wtedy wrażenie, że pytanie się nie spodobało. 2D, płaskie wymiary. Młodzież już nie jest zainteresowana. Jest zainteresowana trójwymiarowym, dynamicznym obrazem. I to jest przyszłość. Jak kilka lat temu mówiłem, że będą tylko telefony dotykowe, bo u mojej młodszej córki w klasie, czy najmłodszej, dzieciaki tylko to używają. Nikt mi nie wierzył. Co należy zrobić w takim razie, jeżeli myślimy o leczeniu? Skoro baza kostna jest za mała, trzeba powiększyć bazę kostną. Kto się zajmuje kośćmi? No wiadomo, chirurdzy. Tylko tak, chirurdzy wykonują swoją pracę w znieczuleniu ogólnym. I tu się sprawa komplikuje. ASA to jest mniej więcej jak klasyfikacja Engla dla anestezjologów. Pierwsza grupa to jest najbezpieczniejsze znieczulenie ogólne, czyli jeden pacjent na 2000 umrze. Jeżeli to jest pacjent w wieku emerytalnym albo z chorobą ogólną, jest w klasie ASA 2, czyli 1 na 200 umrze. Następna grupa jest 1 na 20 i na tym się nie kończy cała klasyfikacja. Także musimy mieć tą świadomość, myśląc o chirurgii. I nie każdy chirurg jest takim mistrzem jak Mirko Raffaini, który jest w stanie przeprowadzić BSSO w znieczuleniu miejscowym. Tego powinniśmy oczekiwać od naszych chirurgów, tak by the way. Co robią chirurdzy? Znieczulają ogólnie, to już wiemy, niestety. I tak, zakładają dystraktor, tak jak to robi dr Krzysztof Dowgierd na Pomorzu, a dr Rafał Nowak na Dolnym Śląsku. Ewentualnie robią to, co pan dr Simonas Grabauskas, to jest jego slajd, ponieważ on bardzo mocno promuje leczenie przez segmentację szczęki, rozkładanie jej na kawałki i w ten sposób powiększanie bazy kostnej, ale nie czarujmy się, jest to zabieg zarezerwowany tylko dla arcymistrzów skalpela. Także doktorowi Grabowskasowi to wychodzi, a innym różnie. Dużo osób krytykuje tą metodę. To jest zaproszenie do Rygi, jakie doktor Grabowskas skieruje do was, kieruje do nas. Zapiszcie proszę ten dolny kod, bo to jest kilkadziesiąt euro w kieszeni, jeżeli ktoś się wybiera, to warto. Jak patrzę na zdjęcie doktora Grabauskasa, to prawda jest taka, że jak ja szedłem do ogólniaka, to ten gość szedł do podstawówki. A jeżeli chodzi o niektóre zabiegi, na przykład szkieletową, kostną korektę asymetrii, to nie ma go z kim porównywać. To jest number one w skali globalnej. Jeżeli ktoś z was się zastanawia, dlaczego tak jest, dlaczego tak młody człowiek jest tak dobry, zrozumiałem to ostatnio, bo jeżeli wysyłam mu maila o 2 w nocy, to o 7 mam już odpowiedź. To dlatego. Ja wybieram się na tą konferencję, między innymi dlatego, że wykładowcą będzie Mark Kosa. Dzięki doktorowi Rosie zrozumiałem, czym są zęby mleczne dla ortodonty. Kod zapisany, przełączam dalej. Co my możemy, albo co my robimy jako ortodonci?
Możemy rozszerzać, owszem, przy czym rozszerzenie płytką tak właśnie wygląda. Bihelix, niezależnie czy będzie stalowy, czy będzie niki, czy betatytan, wywołuje bardzo podobny efekt, po prostu rozchylenie zębów. W tym kontekście, jak wygląda mój ulubiony przez lat Hyrax? Niewiele więcej, niestety. Taka jest brutalna prawda. Andrew Haas, powinniśmy być wdzięczni temu doktorowi za to, że odgrzał koncepcje wyśmiane kiedyś. Znowuż powołam się na Roberta Van Arsdala, który powiedział: Haas rozkręcał swoją śrubę o 12 mm, a może niech to będzie kolejna zagadka. W tym aparacie śruba rozkręcona na 12 mm, to ile jest rozejścia się w szwie? No, niech ktoś strzeli, bo będzie... Ile? Cztery. Kto da więcej, kto da mniej? Jest dzwoneczek. Kto da więcej? Ktoś daje więcej, czy ktoś daje mniej? No szybko. Więcej czy mniej? Mniej. No, ile? 3. Między 2 a 3 na 12 mm. Taki jest efekt kostny. Czyli piękną kompensację robimy czegoś, czego nie chcemy, ale przy okazji te 2-3 mm zyskamy. Nieco lepiej wygląda sytuacja przy tym, no powiem, paskudnym aparacie. Bardzo tego nie lubię, gdzie zalane są brzegi. No całe zęby są zalane akrylem. A zęby też się bardzo dobry? No na pewno był bardzo dobry. Dobrze, że jest. To ja się zgadzam w pełni z tym. O czym chcę powiedzieć więcej? Skoro dziś są takie możliwości, że nie musimy opierać się o zęby, to może tego nie róbmy. Może oprzyjmy się o kość. Tak jak w tym wypadku, to tutaj nie podpisałem, nie zdążyłem. Jeszcze na sali wpisywałem. To jest przypadek T1. W ogóle zwróćcie uwagę Państwo na tą kropkę. Tu była śruba i ją wykręciłem. Za chwilę zobaczymy czemu. I wtedy ufam, że tak będą rozchodzić się nasze kości. Hybrid Hyrax. Jeszcze w zeszłym roku byłem fanem i byłem podekscytowany tą ideą. Björn Ludwig, Benedikt Willems z Düsseldorfu bardzo mocno to promują. Ja dziś jestem dużo bardziej sceptyczny. Popatrzcie, to są ich ulotki reklamowe. Być może, kiedy chodzi o dystalizację, tak, ale jeżeli chodzi o rozbudowę w szwie, jeżeli chodzi o Hyrax, popatrzmy na tą górną część, w zbliżeniu ją pokażę. To jest część artykułu, czy zdjęcie z artykułu z Journal of Clinical Orthodontics. To zielone to jest Optimal Site. I z tą niemiecką solidnością pokazują, jak to optymalne miejsce wygląda w rzucie przedmiotylnym. Robię jeszcze większe zbliżenie. Ale tak na chłopski rozum, gdzie lepiej wkręcać śruby? Tam, gdzie jest kość, czy tam, gdzie jej nie ma? Tam, gdzie jest. To naprawdę jest dopasowywanie rzeczywistości do aparatu, a powinno być na odwrót. Także duża ostrożność z Hybrid Hyraxem. On kotwi się w miejscu, gdzie, no, tak jak widzimy na tym zdjęciu. Co natomiast ja zacząłem robić u moich pacjentów? Metodą, którą stosuje dr Robert Van Arsdal. Zresztą oni tam w Pensylwanii od ponad pół wieku mają program ortoperio cały czas. Także jest to na pewno ośrodek, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli szukamy źródeł. No i co? I aparat rozkręcany, szef się rozchodzi. Na pewno jak patrzycie na to zdjęcie, to sobie myślicie, no... rozłupał szczękę i co to biedne dziecko z tego ma? Albo, no, coś takiego myślicie? Nie. Dzięki.
Ja zacytuję jeszcze raz Roberta Van Arsdala, który po wykładzie w Sydney w takiej luźnej rozmowie powiedział: ja nie patrzę na zęby. Mówi: ja nawet nie zważam na zęby. O dziwo, w podręczniku Perstona to też już było. Jak wygląda przypadek T1? Tak realnie, szef rozszedł się, tu u góry mamy pomiary na 5 mm. Wyżej troszkę mniej, to jest naturalne, tak ma być, wynika to z anatomii i biomechaniki. Popatrzmy dalej. To jest tak, że śruba, to widać na pierwszym ujęciu, rozkręcona jest na 6 mm, leczenie jest 4-5 mm. Czy to było w ogóle śmiałe leczenie? W moim odczuciu to bardzo nieśmiałe, ponieważ problem i potrzeba lecznicza to jest dwa razy tyle. Tu nie ma nadkorekty, to jest niedoleczenie tego pacjenta. Tak naprawdę. Powoli kończąc, chciałbym zacząć podsumowywać. Także gdzie profil, gdzie przód, tył, to zawsze jest, zależy od punktu widzenia. Miałem okazję, a coś uciekło? Jeszcze tak. Renato Cocconi. Miałem okazję słuchać tego wykładowcy w zeszłym roku w wakacje. Świetny wykład, mówił o tym, o czym wspominałem rok temu, to znaczy powinniśmy bardziej kierować się w diagnostyce, bardziej kierować się tym, gdzie jest górny siekacz, a nie dolny. Wszyscy pokutujemy, jesteśmy dziećmi Tweeda. Tweed ustawił dolny siekacz, tak jak to robili protetycy, i tego się trzymał. I my dalej się tego trzymamy. Chirurdzy twarowo-szczękowi już o tym nie myślą. Oni patrzą na górny siekacz. I o tym mówił Renato Cocconi. O tym też pan dr Larry White w swoim wystąpieniu, które jest dla was dostępne na Open Orthodontics, też o tym mówi. Tylko że dr White powołuje się na Krikmura, Alvareza i Holdewaya. To w ortodoncji już było. Nie zmienia, albo nie idąc dalej w dygresję, jednym z wniosków doktora Cocconiego było to, że żyjemy w złotym wieku ortodoncji. W tej jesieni byłem w Chengdu na zjeździe chińskiego towarzystwa. Tam wykłady również dawał profesor Berston. I podzieliłem się tą moją refleksją. Jak to jest? Czy my żyjemy w złotym wieku ortodoncji? Nie diagnozujemy szkieletowo na szerokość. W ogóle nie zważamy na pochylenie płaszczyzny okluzji. Profesor Berston tak uśmiechnął się w swoim stylu i powiedział: wiesz co, ja jednak uważam, że żyjemy w złotym wieku ortodoncji. No tak, my faktycznie nic nie wiemy, ale pacjenci ciągle nam za to płacą. Czego chce nas nauczyć w ten sposób profesor Berston? Otóż musimy być odpowiedzialni wobec naszych pacjentów. Oni nam ufają. Oni nam po prostu ufają w ciemno. Najlepiej o tym świadczy tytuł filmu o kardiochirurgach. Tytuł Bogowie. My musimy na ten olimpijski poziom się dowzbić. Na kogo pokazuje mistrz Kurosawa? Na każdego. Na ciebie i na ciebie też. Trzeba zaryzykować, ruszyć i szukać źródeł, prawdziwych źródeł. Podchodzić do mistrza, nie do ucznia. Surowy Fiodor Michajłowicz. Przekaz dla nas ma taki. Mistrzostwo jest dostępne tylko dla tych, którzy chcą wiedzieć. Mistrzostwo nie należy do tych, którzy wiedzą. Dla tych, którzy chcą wiedzieć. A tutaj dlatego jesteście. Przyjechaliście wszyscy, bo chcecie wiedzieć. Także to jest w pewien sposób komplement dla was. Można było powiedzieć do zobaczenia w Rydze. Ostatni slajd. Podsumowanie części klinicznej. Mówiłem o diagnostyce w wymiarze poprzecznym, diagnostyce szkieletowej. Diagnostykę tą wykonuje się w ten sposób, że bierzemy
podstawę górną, podstawę dolną, porównujemy je ze sobą. Leczymy w ten sposób, no. Leczymy w ten sposób. Opieramy się o szkielet i kości się rozchodzą. O. Dziękuję przede wszystkim pani doktor organizatorce, że mieliśmy możliwość, mam nadzieję, w przyszłości będziemy mieli możliwość się tutaj spotykać i wspierajmy ją w tym. Taką mam prośbę. Dziękuję.